Tak, 3-2 V6 3-2 w żuku. V6 w żuku. Jedyny żuk na świecie z kierownicą po prawej stronie. Jest to Volkswagen T3, wersja przerabiana przez firmę Auto Homes, model Cameo. Był pierwszym Polakiem w Wielkiej Brytanii, który zdobył mistrzostwo właśnie w Wielkiej Brytanii. To nie jest tylko to, że robimy takie rzeczy. Tak jak wam kiedyś wcześniej wspominałem, robimy wyjazdy dla ojców bez matek. Piękne imprezy, mamy już nawet swój hymn No Woman, No Cry. Nie powinni płacić za to, że jak ktoś szuka problemu, to ja mam na niego rozwiązanie. Fajnie. Najbardziej chodzi o zabawę, żeby się spotkać, pogadać, żeby było luźno. Cześć, witajcie. Cześć, witajcie w nowym odcinku. U nas taki mglisty poranek. Typowo angielski poranek, dokładnie. Ale jest bardzo ciepło. No, ja jestem w szoku. Fajnie. No, już się ogarnęliśmy, zjedliśmy śniadanie i lecimy teraz na zlot. Wydarzenie, zlot Polaków, że tak powiem. Będziemy celebrowali Dzień Polski, będą tam motocykliści, rowerzyści. Cały event odbywa się pod hasłem Droga Łączy, dlatego z tego tytułu będziemy tam i my. Tak, a wszystko będzie w High Wycombe i mamy jakieś stąd 20 minut drogi. Tak, także zabieramy się i lecimy. Ale do dobrych miejscówek zawsze jest ciężki dojazd. Jesteśmy na miejscu. Tak. Zobaczymy, gdzie będziemy stali. Impreza się rozkręciła pełną parą na pikniku rodzinnym w High Wycombe i jest z nami Paweł, który nas obserwuje z żoną Karoliną. Niestety Karolina dzisiaj nie przyjechała. Wczoraj była impreza urodzinowa. Tak. No i z tego właśnie tytułu składamy najserdeczniejsze życzenia Karolinie. Pozdrawiamy! 100 lat! Pozdrawiamy! No i tak sobie chodzimy i nie mogliśmy się oprzeć, żeby nie zajść do Eweliny i Bartka, którzy zbudowali swojego kampera na bazie Żuka. Żuka, dokładnie. Także taka ciekawostka. Idziemy teraz się ich zapytać, jak są trochę oblegani tutaj. Tak, każdy się ciekawi, ale naprawdę wygląda interesująco, także zaraz się coś więcej może dowiemy. Tak, a Żuk kryje pewne tajemnice, ale o tym już za chwilę. W końcu się dostaliśmy do Eweliny i Bartka, bo no, strasznie są oblegani. Nie wiem, tam jakieś zapisy następnym razem musicie robić. Tak, tak, proszę bardzo, wpisać się w kolejkę, godzina, czas. Nie, no sorry, ale tak sami widzicie, że nie, no, dzieje fajnie, się. Fajny pomysł. Opowiedz nam trochę, Bartek, na temat tego swojego samochodu. Skąd pomysł? Na jakiej bazie on jest zrobiony, bo to jest bardzo ciekawe. Skąd pomysł? Pomysł wynikł na pewno z tego, co się stało, czyli jakieś 2 lata temu w okolicach Milton Keynes wybuchł nam po prostu silnik. Wybuchł nam silnik i nasz mechanik Patryk, pozdrawiam cię Patryk, stwierdził, że no naprawiać się nie opłaca. Więc zrobimy swap, zrobimy taki popularny swap silnika. Tutaj akurat jest wykonany swap razem z ramą i z całym podwoziem. Mamy tutaj Frontierę 3.2 V6, rok 99. Masakra, 3.2 V6 w żuku. V6 w żuku, jedyny żuk na świecie z kierownicą po prawej stronie. Ewenement. Średnie spalanie mamy na poziomie 11 litrów. To jest benzyna, nie? Tak, to jest benzyna. 210 koni, robi 9,9 do setki. Podróżujecie z dzieciakami. Jak wam się podróżuje z dwójką dzieci? Tak, z dziećmi nam się podróżuje bardzo dobrze. Wymyśliliśmy ostatnio nasz ostatni update, to łóżko na przednich siedzeniach. Rozkładamy. Cześć! Cześć, a propos dzieci, dzień dobry. Celinka śpi z nami, z tyłu. Okay. Te siedzenie się kładzie tutaj, w tą stronę. Mamy na to materac, a Nikodem starszy syn śpi z przodu na rozkładanym łóżku. Okay. Foteliki wędrują pod spód lub do markizy z przodu i dajemy sobie świetnie radę. Całkiem dużo miejsca z tyłu.
przeszkadza, bo tak niby widać z daleka, że ten samochód jest mały. Mały, tak, ale... Ale tak naprawdę to łóżko, jak się rozłoży, to jest... Jest tam dużo miejsca. Tak, to jest 1,65 m na szerokość, także no, standardowy king size, tak? Tak, standardowy king tak. size, dokładnie. Fajnie, gdzie byliście ostatnio? Na Szkocji. Aż no, Loch Ness nas Loch. Powiodło. Tak. Jakieś przygody z awariami, te sprawy podczas podróży? Kurczę, niestety nie! No, nie psuje się! Nie psuje się! Niestety po wymianie już teraz na ten nowy silnik, no nic się nie psuje. No, poczekaj, bo ja muszę coś sprostować. Chcesz mi powiedzieć, że przyjechałeś tym żukiem oryginalnym z silnikiem żuka do Anglii? Tak. I dopiero tutaj to wszystko zostało robione. Oryginalny żuk z oryginalnym S21 przyjechał z Polski, dokładnie z warmińsko-mazurskiego, z miejscowości Bisztynek, który jest znany z największego głazu narzutowego na Warmii i Mazurach. Tak, kamień diabelski, pozdrawiam cały Bisztynek. Tak, stamtąd przyjechaliśmy, zajęło nam to 4 do... chyba dokładnie 5 dni. Dojechał żuk tu, jeździł jeszcze kolejny rok na oryginalnym silniku. Aż w końcu, niestety, z podróży. Tak, niestety nastąpiła. Niestety. Co, ale wiesz, no... Awaria. Oryginalnie teraz jest, tak? Tak, jest. Silnik zaraz przy kierownicy z lewej strony prezentuje się pięknie. Tak. Oglądałem. Ale mamy klapę. Mamy wyciszenie. Klapę, tak. No nie to... Na co dzień jeździmy z wyciszeniem, tak. To nie to, że ten silnik tak jest na wierzchu cały czas. Tak. Nie, fajnie. Słuchajcie. Budzi samochód naprawdę ogromne zainteresowanie, bo... No tak, co ty? Naprawdę? Gdziekolwiek nie pojedziemy. My coś wiemy na ten temat. Gdziekolwiek nie pojedziemy, to... Tak. Nie, no bo jest, wiesz, szczególnie w Anglii, no nie? W Polsce ta marka jest trochę rozpoznawalna, tak? Tak, jeszcze PRL-u się przypominają jeszcze takie rzeczy. Jeszcze nawet są widywane na drogach. Tak, dokładnie. A tutaj tak naprawdę wydaje mi się, że jest 20-25 żuków może. W Anglii? Z czego 10 jeżdżących. W Wielkiej Brytanii, okej. Okay. Tak. Czyli generalnie nadwozie jest oryginalne. Tak, nadwozie porobione jest... macie tylko siedzenia, tak jak mówiłeś w filmie. Tak. Z ciekawostek jest to żuk A0701. Czyli jedna z najrzadszych wersji, tak zwana luksusowa, z kanapą składaną w oryginale i co ciekawe miał w wyposażeniu popielniczkę, jako dodatkowe wyposażenie. Mega. Tak. Mega, no to luksus. Jest klimat, nie ma klimatyzacji, ale jest klimat. Tak, dokładnie. My też nie mamy u siebie żadnej klimy, że tak powiem, w części mieszkalnej, także jak jest gorąco, to jest gorąco. Trzeba się zaadoptować. Dokładnie. Gdzie was można znaleźć? Bo mówiliście, że macie stronę na Facebooku. Tak, można nas znaleźć. Żuk Emigrant. Tam sobie swoje przygody rejestrujecie, nagrywacie, wstawiacie. Jeśli kogoś interesuje, jak była budowa, jak wszystko wyglądało z budowy, to można sobie przewinąć około 1,5 roku temu, jak to wszystko wyglądało. Tak, jak była przekładka, jak wszystko, także... Fajnie. Super było was poznać, dzięki wielkie, że znaleźliście czas. Pozdrawiamy, do następnego. Do następnego, trzymajcie się. Idziemy, patrzymy, co tu się dalej dzieje na tym naszym pikniku rodzinnym. Jest mnóstwo starych samochodów. Tak, ale naprawdę takich starych zabytków, pięknych aut, Volga, Polonez, Maluch, Trabant, słuchajcie. Nie wiem, tutaj... Same okazy. Ojejku, no wymieniać można bez liku. Fajna jest impreza, powiem wam szczerze. Fajnie się bawimy, fajnych spotykamy ludzi. Pogoda dopisała. Czegoś tutaj więcej chcieć. No i to jest kolejne auto, które strasznie nam wpadło w oko. Mercedes 560 SEC. Przepiękne auto. Siemandero, właśnie tutaj z nami teraz jest Patryk, współorganizator całego pikniku rodzinnego. Prezes? Prezes klubu Janusz. Ludziej! Kompletnie co?
za darmo. Powiedzmy, skąd taka inicjatywa? Zaczynamy od początku. Dlaczego Janusze? Bo łamiemy stereotypy. Chcemy, żeby wszystko było robione za darmo, a tak naprawdę to my robimy za darmo. Czyli jedni drugich Drugich drapią po pleckach, tak. Głównie tworzymy eventy charytatywne. W zeszłym roku, tak jak w maju, był taki wielki, ogromny. W tym roku tak na doczepkę tylko, bo czasu nie ma. Fajnie. A słyszałem też, bo byliśmy u Bartka Krawieckiego. Tak. I słyszałem, że też wspieraliście jego projekt z Żukiem. Tak. Żuk emigrant, dlatego nie ma wiecznie czasu, bo jak to Bartek powiedział, jego projekt jest, a moje nadal nie. Bo nie ma czasu, pomagamy sobie nawzajem na tyle, ile możemy. Każdy ma jakąś mniejszą, czy też większą wiedzę. Ja mam troszkę tam większą mechaniczną, mimo że jestem kucharzem, ale zamiłowania mechanikiem. Jest jeszcze nasz Kamilek Małosławny Woźniak, którego znowu na evencie nie ma, bo go wiecznie nie ma, dlatego jest Kamilkiem Małosławny. Dlatego Kamilek jest Małosławny. Z Kamilkiem, z Bartkiem i ze Śledziuszami. Organizujecie wszystkie te eventy. Tak, bawimy się. Charytatywne, ale najbardziej chodzi o zabawę. Super. Najbardziej chodzi o zabawę, żeby się spotkać, pogadać, żeby było luźno, żeby była taka domowa atmosfera, tak gdzie jest bimber i ogórek. Piąteczka. Dzięki. Pozdrawiamy. I zapraszamy na followowanie naszego fanpage'a. Janusze, przez Y, uwaga, lokowanie produktu. Na Facebooku. Pisze. Janusz, na Facebooku. Instagram Jordan prowadzi, ale tam same parterki są, to nie wchodzimy. Na piknik rodziny w Highwycombe zawitał również wielokrotny mistrz Wielkiej Brytanii z serii Rally Cross, Tomasz Wielgosz. Tutaj widzimy jego puchary. Był pierwszym Polakiem w Wielkiej Brytanii, który zdobył mistrzostwo właśnie w Wielkiej Brytanii w tej dyscyplinie wyścigowej, że tak powiem. Tomek stoi tam za mną w biało-czerwonej koszulce, jest cały czas oblegany przez pewnie swoich fanów. Warto zwrócić uwagę na to, że Tomek bez żadnych sponsorów przez te wszystkie lata sam się wyprawiał na wyścigi, sam za wszystko płacił i powiedział mi, że taki wyścig kosztuje około 5000 funtów. Ale wydaje mi się, że w tym sporcie pieniądze nie są najważniejsze, ponieważ jeżeli jest pasja, jeżeli zajmuje się pierwsze miejsce w tak prestiżowych wyścigach, no to tutaj wydaje mi się, pieniądze nie mają większego znaczenia. Także wielki szacunek dla Tomka. Jak tam? Super. Podoba ci się? No ekstra. Mega, Boże, nie? Ta kierownica mi przypomina malucha. Taka, brak wspomagania. Kolejne auto, kolejna perełka. Z autem tym związana jest niesamowita historia. Właśnie skończyłem rozmawiać z Kamilem, z właścicielem tego pięknego okazu. Auto zostało kupione w Polsce za komuny jeszcze, za czasów PRL-u, sprowadzone do Anglii, zarejestrowane. Syn wręczył to auto swojemu tacie. Niestety tata po 12 latach umarł i auto trafiło do garażu, gdzie było przysypane stertą śmieci. I tak trafiło na aukcję na eBayu i Kamil wyrwał to auto, ale nie powiem wam za ile. Auto jest po prostu igła. Jakby z fabryki wyjechało. Niesamowite jest to, że auto jest na oryginalnych oponach Made in German Democratic Republic. Masakra normalnie. I musimy poszukać teraz Łukasza, dzięki któremu tutaj w sumie jesteśmy. Gdzie on jest? Teraz musimy go znaleźć. W końcu mam przyjemność porozmawiać sobie z Łukaszem, o którym wam przed chwilą wspominałem. Właśnie dzięki niemu tutaj jesteśmy. Jest to jeden ze współorganizatorów tego pikniku rodzinnego. Zgadza się, jak najbardziej. Opowiadaj nam teraz o tej inicjatywie, o swojej grupie rowerowej.
Razem z moimi kolegami z grupy Janusze, którzy generalnie zajmują się, nie wiem, pewnie rozmawiałeś z nimi wcześniej. Z Patrykiem. Jak rozmawialiście z Patrykiem, to ja nic nie muszę dodawać. Z sandałami, z białymi skarpetami. Tak jest. Marcin, który tutaj jest lokalny w Highway Comp, ogarnął miejsce, ogarnął to, że wczoraj tutaj był piknik rodzinny, lokalny. I dzisiaj mogliśmy my, Polacy, wykorzystać to miejsce, tą całą infrastrukturę i zrobić taki inny rodzaj spotkania dla ciekawych ludzi, stąd wasza obecność tutaj. No, dzięki wielkie. No i moja skromna osoba również tutaj jest z tego powodu, że tak się stało, że jestem przewodniczącym, czy też prezesem Polskiej Grupy Rowerowej i robimy, generalnie łączymy społeczność ludzi, którzy, Polaków przede wszystkim, bo głównie są u nas Polacy, którzy stwierdzili, mieszkają tutaj i stwierdzili, że w pewnym momencie wrócili do roweru tak naprawdę, bo to nie jest grupa ludzi, którzy, to nie jest grupa kolarska, chociaż tam są szosy akurat, tylko taka grupa właśnie ludzi, którzy jeżdżą na rowerze i na przykład jeżdżą z nami ludzie na składakach, na góralach, na gravelach, na czym kto chce, całe rodziny jeżdżą z nami, tu mamy różne rodzaje fotelików, bagażników, chcieliśmy też ludziom pokazać, zarażać tym sportem. A oprócz tego, że robię rowery, to cały rok się na rowerze, ja cały rok na rowerze nie jeżdżę, ale ludzie jeżdżą, więc jeżdżę też na nartach i na snowboardzie jeżdżą moi przyjaciele i mam grupę zimową Polski and Snowboard Club UK i zapraszam na wyjazdy w góry, organizujemy wyjazdy, mamy taki tutaj skibus, czy też... To twoje auto, to jest mój samochód. 8 rowerów, 8 par nart, 8 osób, także wyjazdy lokalne, bliżej, dalej. Z dziećmi tak samo robimy testy nart, robimy w porozumieniu z polskimi szkołami instruktorskimi całe wyjazdy, na których ludzie uczą się jeździć na nartach, na snowboardach. Także ta funkcja edukacyjna i rowerowa, i narciarska jest też spełniona. No, ja też jestem spełniony, bo uwielbiam organizować różne rzeczy i zapraszać ludzi, łączyć ludzi. Jak to moja żona mówi, nie powinni płacić za to, że jak ktoś szuka problemu, to ja mam na niego rozwiązanie. Także tyle o mnie w skromnych kilku słowach. Fajnie, naprawdę dzięki wielkie. Cieszymy się, że mogliśmy być tutaj z wami. Jak najbardziej, ludzie tacy jak wy są zawsze mile widziani i zapraszamy do naszych grup. Tu są nasze naklejki z QR-kodami, mamy stronę na Facebooku, mamy Instagramy, mamy kanały na YouTube. Jeden nazywa się Polski Snowboard Club UK, drugi nazywa się Polska Grupa Rowerowa UK i łączymy ludzi z pasją tak naprawdę, bo tak samo jak wy macie pasję, my też mamy pasję. Wam pomogła pandemia, nam pomogła pandemia. To motto tego eventu. No, to jest w ogóle to, co jak Monika tutaj wcześniej nagrywaliście, są samochody, byli motocykliści, byli harlejowcy i przyjechali ludzie na rowerze i nikt do nikogo nie powiedział ani jednego złego słowa i myślę, że to motto, że droga nas łączy, a nie dzieli, jest spełnione w 100% i jeszcze nie widziałem tutaj osoby, która by miała minę na kwintę, więc tak naprawdę ja jestem bardzo zadowolony, atmosfera była naprawdę super, nadal festyn trwa i jeszcze będzie śpiewanie po polsku, jeszcze będzie ostatni akord od radia, bo o 18 planowo kończymy, a jak się skończy, to zobaczymy. Dokładnie, dzięki wielkie. Nie ma sprawy, również bardzo mi było poznać i tak jak mówię, zapraszamy do naszych grup i fajnie, że mamy takich sąsiadów na wyspach. My odwiedzamy kolejną ekipę, Aneta i Tadeusz. Tam? Podróżujecie swoim kamperkiem. Opowiedzcie coś o tym, o modelu, który rok, takie różne rzeczy. Dużo w nim zrobiliście, czy, że tak powiem, był jeżdżący, jak go kupiliście, jak to wyglądało? Auto zostało kupione w 2017-2018 roku jakoś tak. Zupełnie przez przypadek, zupełnie przez przypadek nieplanowane, było niejeżdżące. Czyli było uszkodzone mechanicznie. Tak, było uszkodzone mechanicznie. Generalnie właściciel zmarł i ja od jego zięcia to auto odkupiłem, jako że to była kolekcja. Co się okazało, problem był z automatyczną skrzynią biegów. Skrzynia została częściowo wymieniona. Sprzęgło hydrokinetyczne było uszkodzone, więc zostało to wymienione. Auto zaczęło jeździć po pełnym serwisie i tak powoli zaczęło nam służyć na weekendowe wycieczki. Super. Podróżujecie
Z dwoma córkami? Tak, z dwoma córkami, mamy jedno łóżko, więc jak na tej pory raz byliśmy na campingu, jak dzieci były w Polsce, to pojechaliśmy do piknik na taki dłuższy weekendowy wyjazd trzydniowy. W tamtym roku byliśmy na zlocie w Weston Supermare, czyli jakby drugi koniec Anglii. Takim typowo Volkswagenowym już? Nie, to też było z Januszy tu organizowane. Okay. Na taki typowo Volkswagenowy byliśmy pod Birmingham. Byliśmy pod Birmingham na Bazmit, czyli same Volkswageny T3, było jakieś 80 sztuk. A jaki to jest model? To jest Volkswagen T3. T3. Jest to Volkswagen T3, wersja przerabiana przez firmę Auto Homes, model Cameo. 89 rok, czyli jeden z ostatnich wypustów, 2.1 Boxer na pełnym wtrysku z trzybiegową automatyczną skrzynią biegów. Wow, super! Silnik z tyłu, napęd na tył. Z modyfikacji, jakie zostały przerobione, no to felgi 16 z przodu, hamulce od Audi A6, duże 312 weszły? mm. Tak, weszły. Było to zrobione po to, bo auto wcześniej miało zwalniacze, teraz hamuje. W planach jeszcze jest zrobienie blacharki i trochę poprawienie lakieru, bo niestety to powoli wychodzi. Auto już ma swoje lata. Ale dzieciaki uwielbiają podróżować. Tak. Z tego co widzę, cały czas sobie siedzą w środku. Zwykły wypad do sklepu, czy po prostu do wolą jechać tym, bo to jest dużo większy fan. Reakcja na drogach jest w ogóle świetna, jak widzą nas ludzie, jak jedziemy. Albo nie daj Boże, druga T3 jedzie, to już z daleka sobie nawzajem machamy, bo to jest jedna rodzina. Tak. I jedziemy na spotkanie, właśnie nie ma znaczenia, czy jesteś Brytyjczykiem, czy jesteś Polakiem, wszyscy cię witają jako swojego, więc... Super, coś niesamowitego. No i co jest ważne, on w środku jest właściwie zachowany praktycznie w oryginalnym stanie, tak jak wyszedł z fabryki. Poza małymi, drobnymi uszkodzeniami, które wyszły w trakcie, tak jak on do nas przyjechał na lawecie, to jechał tyłem, w związku z tym, że ma silnik z tyłu. I górne okno nam wywiało, więc ja kiedyś go naprawiając, silnik zaczął padać, wszedłem do środka i raptem się okazało, że w środku samochodu też pada. Więc wymieniliśmy okno dachowe, między innymi te szafki trochę nam spuszły, bo namiękły. Ale nie wymienialiście, cały czas nie, tak jak jest. Tak jak jest. Kuchenka gazowa działa, umywalka działa, ogrzewanie działa, lodówka działa. Także to wszystko jest, można wejść zobaczyć. Jak się podepnie zewnętrzny prąd, wszystko działa. Wszystko działa, cała instalacja jest sprawna. Więc to ogrzewanie też macie, wszystko tak, gazowe. Ogrzewanie jest gazowo-elektryczne. Rewelacja. Więc tak. Zbiornik duży nad wodę jest pod fotelem, więc można mu wlać bardzo dużo, bodajże chyba 100 czy 150 litrów wody wchodzi i można mieć to wszystko. Fajne auto nam się trafiło, zupełnie przez przypadek, za bardzo śmieszne pieniądze i obecnie jest przewidziane dla którejś z córek na 18 urodziny. W chwili obecnej ma ponad 90 tysięcy mil, my jak go kupowaliśmy miał niecałe 85, więc my zrobiliśmy niecałe 6 tysięcy mil nim, więc to nie są jakieś duże przebiegi, ale jakoś tak powoli staramy się nim jeździć, użytkować i czasem właśnie gdzieś pojechać na zloty, żeby poznawać nowych ludzi. Dzieci mają radość, że jeżdżą. Jest miło, sympatycznie. Fajnie. Ja nie wiem, czy zauważyliście, jaki Tadeusz ma fajny image z lat 90., 80. Tak, to na zloty staram się zawsze jakoś tak ubrać. Jak to Tadeusz powiedział, na takich zlotach się resetujemy, wygłupiamy, rozmawiamy, śmiejemy się. Dokładnie. Jest nam niezmiernie miło, że się spotkaliśmy. Fajnie było Was zapoznać, zobaczyć. I lecimy dalej. Dziękujemy. Event już powoli się kończy i w końcu złapaliśmy tutaj organizatorów, czyli ludzi, dzięki którym też tutaj jesteśmy. Powiedzcie może o tym, co robicie pokrótce. My się sami w ogóle złapaliśmy, bo to taka niesamowita atmosfera na tej imprezie dzisiejszej. A my jesteśmy Fun in the Sun. Ja jestem Domi, to jest Marcin, Kura. I my ogólnie organizujemy eventy. Marcin zaczął swoją historię już dawno, dawno temu, a ja dołączyłam do niego w sumie ile? 2-3 miesiące temu? Coś takiego. No wiecie co, Dominika była jak, wiecie, zawsze macie doradców do imprez, jak to by ktoś zrobił lepiej, kto by coś usprawnił. I napisałem jakieś posta, jak wiadomo, w naszym pięknym super internecie, że jeżeli ktoś ma jakieś super pomysły i chce coś dorzucić, chodziło mi bardziej takich tych krytycznych ludzi, żeby ich odepchnąć od doradzania. No i Dominika napisała, wiecie co, to ja, nie? Myślałem, że taki żart, nie? Po czym po dwóch miesiącach pisze do mnie, no to jak z tym imprezą, on się w ogóle nie odzywał, no kurde, proponuję koleżowi pomoc i tak,
Ej, to co, on zapomniał, potrzebuje kogoś, nie potrzebuje, o co chodzi? Widziałem dużo takich pomocników bardziej internetowych, nie? Słuchajcie, fan sam powstał troszeczkę takich, nie będę wam tutaj do końca w szczegóły się wdawał. Chodziło o to, że ja zawsze robiłem imprezy, odkąd, nie wiem, od 18 roku życia, albo imprezy reggae, punkowe, różne. Pochodzę z Sosnowca, który, jak to sobie dobrze popatrzycie, jest taką sceną ska i reggae, gdzie zawsze organizowaliśmy koncerty praktycznie co tydzień. I to chyba taka adrenalina, gdzie daje wam to coś takiego, że nawet jak do końca ci się twoja praca nie podoba, nawet żona, to przynajmniej jedziesz w jakiś konkretny cel, że dalej coś robisz, że coś się dzieje. Przyjechałem tutaj do UK, słuchajcie, no niestety nie mogłem od razu się tym zająć, ale po pewnym czasie jednak to wychodzi z ciebie, gdzieś tam w środku siedzi, że musisz działać. I jedno, co mnie bardzo zainspirowało do zrobienia imprezy, pojechałem na imprezę, przejechałem 300 km, jechałem prawie 4 godziny, dojechałem w godzinie pierwszej i nie było jedzenia. I tak stanąłem, a jestem po szkole gastronomicznej, tak przy okazji. I mówię, to tak nie może być. I tak się zaczęło właśnie cała akcja robienia imprez, nie? Powiedziałem, dobra, to niech będzie fajny sam. I tak się zaczęło dziać później, no słuchajcie, teraz Dominika robi dużo, dużo takiej roboty, której naprawdę już mi brakowało siły na to, nie? No. Ale ja ci się nie dziwię, bo Marcin był w Polsce teraz ostatnie 2 tygodnie, w sumie ja, więc tak głównie organizowałam i to jest naprawdę praca, nie? Jak ludzie myślą, że fajnie jest sobie przyjść, to tak, fajnie jest przyjść, ale to jest odpowiedzialność, nie? To jest praca, nie? To no, nie chodzi nawet... Temu, dzięki waszej pracy widać efekty, bo słuchajcie, jedzenia nie brakowało, picia, fajnych ludzi, fajnych, ciekawych, inspirujących samochodów. No i po prostu myślę, że impreza się super udała. No i to lubimy słyszeć i o to chodzi w sumie na koniec. Wiecie co, udała? Ja byłem do końca, to każdy mówi, że jestem trochę pesymistą, to ja jestem realistą. Ja, nie, ja jestem, słuchajcie, ja widziałem różne rzeczy, ja mam 41 lat. Wiem, że mam długie włosy, ale mam 41 lat. Ja widziałem już nie jedne rzeczy, wszystkie super pozytywne rzeczy. Ja zawsze je podzielę, przedzielę, wymienię. I ja wiem, jak się zawsze kończy. Dlatego wolę się nastawić, że może być trochę słabiej. Dzisiaj jestem niezadowolony, jestem mega zadowolony. Po pierwsze poznałem ludzi, którzy jeżdżą taką, wiesz, szalonym vanem, gdzie sam osobiście byłem, przejechałem się campervanem, wiem, jaka to jest jazda i jestem kampingowcem. Słuchajcie, ja w kwietniu pojechałem na camping do Irlandii 4-letnim dzieckiem, nie? Tak, wiesz, mój pierwszy camping, gdzie zabrałem syna, który miał 2 miesiące. Także to jest way of life, ja to mówię, nie? I to trzeba poczuć, nie? Tak samo jak robienie imprez, tak samo, tak jak wszystko, co robimy, musisz to czuć, nie? W momencie, jak zaczynasz robić dla pieniędzy albo dla jakiejś, nie wiem, sławy, chwały, no to wtedy się automatycznie wszystko to rozpływa, jak bańka mydlana pęka. Dokładnie. Tak jak Janusze, których macie na czynkach, tak, oni też robią wszystko dla zabawy. Tak, współkoledzy. Tak, słuchajcie, no Patryk, czyli tak zwany samozwańczy prezes, naprawdę chłopak, nie będę tu mówił o jego tam życiu prywatnym, ale naprawdę ma warsztat samochodowy, to co możecie wyobrazić, że on ma co robić. I on robi to z pasji. Dał nam koszulkę, mi za małą trochę, zresztą widzicie. To nie, że jestem gruby, po prostu miała być MK, ale to była jakaś szwedzka MK, bo w Szwecji są takie chude chłopaki. Chińska MK. Ja jestem 19 lat, mieszkam w Anglii, także normalnie powinien ważyć 78, ważę 88. I ta MK jest po prostu na Szweda albo Polaka, a ja już tu, no, za długo siedzę, nie? Grupa jeżeli chodzi rowerowa. O Fun in the Sun, słuchajcie, bo to nie jest tylko to, że robimy takie rzeczy. Tak jak wam kiedyś wcześniej wspominałem, robimy wyjazdy dla ojców bez matek. Piękne imprezy, mam już nawet swój hymn No Woman, No Cry do tej imprezy. Słuchajcie, robimy wyjazdy pod namioty, spotykamy się pod namiotami, robimy zawody, wygupy. I to już parę lat. Po prostu ludzie nas też do końca nie znają, bo Fun in the Sun zawsze kojarzy z jakimś, nie wiem, z jakiś niemiecki film, nie wiem jaki, ale słuchajcie, no ludzie przy tylu imprezach, naprawdę... Aż się boję, jaki Marcin widać na myśli. Od razu coś się dzieje. Ja też się bałem, wiesz, i ktoś mi kiedyś powiedział, mówi, że to brzmi jak właśnie to, co ma każdy z nas pomyślał. I tyle. My przekazujemy dalej. Gdzie można was znaleźć? Na Facebooku, tak? Fun in the Sun na Facebooku. Niedługo powstanie Instagram. Tak, tak. I w sumie tyle. A my chcemy po prostu, wiecie co, mi się wydaje, że Polacy mamy to we krwi, musimy się bawić. Musimy po prostu, to socjalizować. Jest... Socjalizować. Tak jak dzisiejszy event też to pokazał, że mimo, że ludzie o różnych zainteresowaniach, a jednak ta droga łączy i wszyscy jakiś mieliśmy wspólny język, bo byli i motocykliści, i rowerzyści, byli właśnie miłośnicy starych samochodów, no i my kamperem. Tak, ale jakoś tak. Wszyscy znaleźliśmy ten wspólny język. Wspólny temat. A mnie osobiście wydaje się, że wiecie, co jest wspólnym mianownikiem, który ja już dawno temu odkryłem. Jedzenie.
jedzenie i picie. Naprawdę, to są dwie rzeczy, które muszą być spełnione. Musi być dobre jedzenie i dobre picie, a reszta, to już po prostu my Polacy sobie poradzimy. Jak już masz fajne jedzenie przed sobą i dobre, nie wiem, zimne piwo, no to reszta po prostu idzie. No dobrze, dziękujemy Wam bardzo jeszcze raz za zaproszenie i za tą rozmowę. Super się bawiliśmy i no co, do zobaczenia. Na następne. My też bardzo Wam dziękujemy, że przyszliście. Było nam bardzo miło. No, jeśli chcecie wiedzieć, co się dzieje w Fun Sun, zapraszamy na ich Facebooka. Dzięki. No i impreza dobiegła końca. Tak, jak widzicie, plac już jest prawie pusty. My no też stały już będziemy... tam jeszcze tylko dwa jakieś autka klasyczne. My już też będziemy się z Wami żegnać. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś ślad, komentarz. Dokładnie. Nowych widzów zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Dajcie znak, co myślicie o takich eventach, które jednoczą Polaków w Anglii. No i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Hej.